Szczęść Boże wszystkim. Tak bardzo, bardzo się cieszę, że mogę tutaj powiedzieć kilka słów na temat historii. Tak sobie od razu, kiedy patrzyłem na ten ołtarz sławetny Vita Stwosza, to sobie pomyślałem o jednym z największych inkwizytorów krakowskich, niejakim Albercie Wojciechu Siecienia, który był inkwizytorem w latach 1478-1502. W tym czasie ołtarz powstaje i z pewnością ten inkwizytor nieraz mógł podziwiać to dzieło. I w jego życiorysie tego inkwizytora, jeżeli poznamy Alberta Siecienia, to można jak w małej pigułce określić, jak wyglądała inkwizycja w Polsce. Albert Siecienia był prowincjałem głównym, też doradcą królewskim, a w wolnych chwilach zajmował się prowadzeniem procesów w sprawach wiary. Ten trybunał działał na naszych pięknie wyremontowanych krużgankach w skrzydle zachodnim i przez te 20 lat prowadził kilka spraw, z których żadna nie zakończyła się jakimś specjalnym wyrokiem. Jedna bardziej poważna toczyła się prawie 10 lat, aż w końcu oskarżony umarł i tak jakoś Albert Siecienia, wbrew sławnym mitom i tym wszystkim opowieściom o inkwizytorach, no, nie miał na swoim koncie ani jednego skazania, ani też specjalnie nie przyglądał się płonącym stosom, jak częstokroć się to pojawia, inkwizytor jako jego główny atrybut. A zatem, drodzy Państwo, chciałbym kilka słów, 45 minut, to od razu powiem, jest to niezwykle malutki tak czas, przedział czasowy, żeby przedstawić coś tak niezwykle złożonego. Wydaje mi się, że równie poważnym problemem byłoby, gdybym został zaproszony i powiedział, miał powiedzieć historię Polski w 45 minut, ponieważ, proszę Państwa, nie dość, że mamy ogromną ilość faktów, niezwykłą złożoność, to jeszcze na dodatek od co najmniej 200 lat te fakty są przykrywane różnymi opowieściami, legendami, a w XX wieku dochodzi jeszcze do tego popkultura, a zatem historyk, kiedy staje przed problemem inkwizycji, to najpierw musi odłożyć całą literaturę na bok, czyli sławetnego Umberta Eco, w którym pojawia się Bernard Guy, błogosławiony. Musi zostawić Fiodora Dostojewskiego z braćmi Karamazow, w którym to pojawia się Tomasz de Torquemada. Musi odstawić też najnowsze dzieło, być może Państwo czytali, Juana Cambre, Wyznaje, w którym pojawia się Mikołaj Eymerich. Też trzeba zostawić i wiele, wiele jeszcze innych dzieł, w których inkwizycja niby jest dokładnie przedstawiona, a tak naprawdę jest strasznie daleko od prawdy i każdy historyk, który choć troszeczkę siedział w tych źródłach, widzi, że to wszystko to są bajki, ludzie lubią elementy drastyczne i żeby się pobać i właśnie tak zazwyczaj się przedstawia tych inkwizytorów jako panów mieszkających w lochach i wolne chwile spędzający na męczeniu jakichś biednych heretyków, którzy nie wiadomo dlaczego znaleźli się w tym trybunale. Teraz, żeby wejść w ogóle w ten temat, bardzo trudno, tak jak mówię, kluczową rzeczą jest poznanie kilku takich elementów, takich kluczy. Ponieważ myślę, że kiedy Państwo sobie sięgną do literatury, a już w tym momencie w języku polskim mamy troszeczkę dobrych książek, już teraz powiem, że jest rozprawa habilitacyjna pana profesora Pawła Krasa sprzed kilku lat o tytule Ad abolendam heresim. Tytuł jest po łacinie, ale cała treść, owe 400 stron, jest pięknie po polsku, gdzie jest świetnie przedstawiony cały proces, pan Paweł Kras. W ostatnim czasie pojawiła się też dzięki staraniom naszego wydawnictwa dominikańskiego książka pani Caldwell Ames, to jest wybitna badaczka amerykańska, która postanowiła wejść w mentalność inkwizytorów. Mamy też kilka innych książek, przede wszystkim pod egidą pana Krasa, profesora Krasa, ale również doktora Szymańskiego. Zatem możemy powiedzieć, nie jesteśmy w tak złej sytuacji, jak na przykład historycy słowaccy, czy nawet węgierscy,
angielscy, którzy no, nie mają takich opracowań. My mamy całkiem nieźle opracowany problem inkwizycji polskiej i inkwizycji europejskiej. Na tyle, że można spokojnie już oprzeć się na konkretnych analizach, konkretnych też faktach. Żeby wejść w problem inkwizycji, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że musimy cofnąć aż 800 lat do wieku XIII, a nawet 900 lat do wieku XII. Inkwizycja powstaje w tym samym czasie, kiedy powstaje ta bazylika mariacka, raczej zręby tej bazyliki, ale w tym samym czasie to są lata 20, 30, 13 wieku. Do Krakowa przychodzą dominikanie, którzy obejmują ten kościółek Świętej Trójcy, dotychczas parafię. Biskup Iwo Drowąż w 27 roku przenosi parafię z naszego kościółka Świętej Trójcy tutaj i w tym czasie zaczyna się również pojawiać inkwizycja papieska w Europie, najpierw na terenie Włoch i Niemiec. Natomiast jeszcze wcześniej wejdźmy w mentalność, ponieważ jeżeli poznamy mentalność tych ludzi, to zaczniemy pojmować też bardzo wiele rzeczy, dlaczego oni się nie inaczej zachowywali, dlaczego w ogóle powstało coś takiego jak inkwizycja. Pierwszą podstawową rzeczą, która dla Państwa, jak tu pewnie siedzicie, jest rzeczą oczywistą, ale jak się okazuje w świecie, kiedy nieraz mam okazję gdzieś rozmawiać z historykami, to nie jest już takie oczywiste. Mianowicie, że w wieku XIII, XII, w ogóle kiedyś, ludzie byli wierzący. Ludzie wierzyli w Pana Boga. To jest niby taka prosta rzecz, ale motywy religijne i w ogóle religijność miała bardzo ważne znaczenie. Nie tylko przyczyny społeczne, gospodarcze, klimatyczne, demograficzne, czy jeszcze różne, które tam historycy zazwyczaj wyciągają, ale na pierwszym miejscu sprawa religii i tego, że to byli ludzie wierzący. I od tego trzeba zacząć. W ogóle patrzenie na inkwizycję. Wchodzimy w świat ludzi wierzących i świat ludzi, dla których była ważna coś takiego, jak to się ładnie po łacinie nazywa, societas et civitas. To takie dwa słowa, które mogą oznaczać i towarzystwo, i miasto, ale za pomocą tych słów określa się jedną podstawową rzecz, mianowicie wspólnotę. Wspólnotę. Ci ludzie w dawnych czasach nie wyobrażali sobie życia poza wspólnotą, lokalną, miasta, później też państwowo, ale generalnie chodziło o to, że każdy żył we wspólnocie. Dlatego też, jeżeli na przykład byli pustelnicy, pojawiali się pustelnicy, to oni byli podziwiani nie dlatego, że żyli w strasznych warunkach, a dzikie zwierzęta otaczały ich jaskinie, ponieważ większość wtedy ludzi żyła w trudnych warunkach, tylko dlatego, że oto pojawiają się jacyś pobożni ludzie, którzy świadomie i dobrowolnie zostawiają wspólnotę. I to było godne podziwu. To sprawiało, że patrzono na nich całkowicie inaczej, ponieważ bez wspólnoty sobie nie wyobrażali życia i robili wszystko, żeby o tę wspólnotę dbać, jeżeli coś się dzieje w tej wspólnocie, żeby reagować. I dlatego na przykład we wspólnotach zakonnych, ponieważ jeżeli też taki następny mały kluczyk dla Państwa, jeżeli chcecie zobaczyć, co się dzieje w Kościele, co się dzieje też w mentalności, w ogóle w społeczeństwie, ale też w polityce ówczesnej, najpierw zapukajcie do furty klasztornej ówczesnych benedyktynów, kluniaków, kartuzów, kameduów, cystersów, norbertanów, dominikanów, franciszkanów, zapukajcie i zobaczcie, co tam się dzieje, ponieważ tam najczęściej jest również coś, co dzieje się, albo już jest na początku w pigułce, coś, co zaczyna się rodzić w danej społeczności, albo mamy pięknie to wyrażone. I na przykład u dominikanów, jeżeli chodzi o tą wspólnotę, było coś takiego, co w tym momencie już zaniknęło prawie, szkoda, to jest taka moja osobiste zdanie, mianowicie każdego dnia rano bracia spotykali się na tak zwanej kapitule win, kapituła win. Nie chodziło oczywiście tutaj o degustację win, tylko chodziło o to, żeby cała wspólnota powiedziała sobie, co zawinił dany współbrat wobec tej wspólnoty. I nie chodziło tylko o to, żeby wytknąć sobie, a ty nie wstałeś na modlitwy, a ty zjadłeś za dużo tej zupy mlecznej, ponieważ wtedy tak to jedzono często, ty za dużo śledzi, a ty jeszcze masz brudny habit. Nie chodziło o to, żeby tylko wytknąć, ale chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać temu bratu,
rzecz, którą on zrobił, żeby on naprawił, gdyż jego bylejakość dotykała wszystkich. I też w czasie tych kapituł win dany brat wstawał i mówił, czym zawinił. Nie chodziło o takie tylko samooskarżenie, ale to chodziło o to, żeby wyznać grzech, przyjąć pokutę i wrócić do społeczności. To było bardzo mocne, ponieważ tam chodziło wszystkim o jedną rzecz. O to, że nie istnieje coś takiego jak grzech i wiara prywatna. Nie ma czegoś takiego. Nie istniało dla tych ludzi w XIII wieku. I to jest bardzo ważne w zrozumieniu też później inkwizycji. Mianowicie, jeżeli grzeszysz, nawet w ukryciu, to ten grzech nie jest tylko twoim grzechem, ale on bardzo konkretnie dotyka innych ludzi. Dlaczego tak wierzono? Ponieważ też uważano, i dobrze uważano, że również dobro, które czynimy, nawet jeżeli ono jest wykonane w ukryciu, to one buduje innych ludzi. I dlatego też, jeżeli dobro buduje, to również kiedy pozbawiamy ludzi tego dobra, to to zło ono niszczy. I dlatego Societas et Civitas, czyli wspólnota, była tak ważna. Oni tak o to niezwykle walczyli i mieli do tego jeszcze cały taki system kar, to się nazywa ładnie penitencje, czyli pokuty, gdzie przełożony każdego dnia nadawał, brat zrobi, na przykład odmówi modlitwy, brat dzisiaj o chlebie i wodzie, a brat, ponieważ zawinił bardzo poważnie, brat będzie odsiedzi jakiś czas w karcerze zakonnym, w więzieniu zakonnym. Nie chodziło o to, żeby brata tylko ukarać, ale chodziło o pewną kwarantannę, po to, żeby taki brat zrozumiał, co się stało, wrócił do wspólnoty, ale w ten sposób również naprawił zepsuty porządek w społeczeństwie. I proszę Państwa, i to jest o tyle ważne, że nieraz będziecie słyszeć, i dobrze, i to jest zgodne z prawdą, że inkwizytorami byli franciszkanie i dominikanie, generalnie zakonnicy. W dużej mierze również inni zakonnicy, ale generalnie zakonnicy. Dlaczego? Dlatego, że oni doskonale wiedzieli, jakie pokuty mogą dać, jakie kary mogą dać, ponieważ wszystkie te kary na własnej skórze bardzo często przeżyli i mieli to na co dzień. Zakony miały świetnie wypracowany system, tak zwaną politykę penitencjarną. Rewelacyjnie. Nie bez powodu papież, kiedy zakłada w 1231 roku, powierza pierwszym dominikanom funkcję inkwizytorów papieskich, to daje właśnie braciom. Ponieważ bracia, róbcie to, co robicie w klasztorze. To jest też ważna rzecz, kiedy będziecie nieraz Państwo słyszeć o tym, że w średniowieczu ideą świata to był ideał wielkiego klasztoru. Taka monachizacja, że jeżeli było pomysł na życie duchowe, to proponowano sposoby mnisze ludziom świeckim. Szczególnie w XIII wieku, w XIV wieku zaczyna się to wszystko zmieniać. Ale również inkwizycja miała być taką kapitułą win na miarę globalną i obejmującą ludzi świeckich. Ale idea, po pierwsze, tego, że jesteśmy wszyscy wspólnotą, a zatem jeżeli się zbawiamy, to wspólnie, jak się potępiamy, to wspólnie. I kary, które nie były tylko po to, żeby kogoś ukarać, żeby go bolało, ale przede wszystkim po to, żeby on przywrócić porządek złamany, a przy okazji też pomóc temu bratu samemu wzrosnąć. I to była idea niezwykle ważna i mocna. Druga rzecz ważna z mentalności. Mianowicie takie słowo inne łacińskie. Ja tak Państwu będę tych słów łacińskich troszeczkę podrzucał, ponieważ niestety na łacina teraz już całkowicie upada, już się coraz mniej ludzi uczy, szkoda. A to jest nasze, to są nasze korzenie. Mianowicie słowo mors, które po łacinie znaczy śmierć. I to jest rzecz, która dla tych ludzi była czymś bardzo realnym. Nie tylko dlatego, że średnia wieku w XIII wieku to było około 40-50 lat. Tak na przykład u nas u dominikanów. To dość dobrze znamy z różnych wykopalisk i nie tylko. Ale to, że oni wiedzieli jedną rzecz, że nie znamy dnia ani godziny i w każdym momencie ich życie skończyć się może. Jeżeli zachorują, zapalenie płuc, umierali. Wyrostek, umierali. Jeżeli już się jakąś chorobą wyrwali, to się pojawiała zaraza. Jak nie zaraza, to jakaś wojna. A jak nie wojna, to wracamy do choroby. I tak generalnie wszyscy wiedzieli jedną rzecz, że nie ma co się specjalnie przywiązywać do tego życia, tylko my nie jesteśmy stąd, a zatem warto inwestować i warto się skupić na życiu wiecznym. To jest idea, która w dzisiejszym czasie, podobnie jak idea wspólnoty,
w dzisiejszym czasie mamy raczej kulturę taką indywidualistyczną bardzo mocno, na wszystkich możliwych poziomach, również naszej wiary czy podejścia do grzechu. I tak samo tutaj śmierć dla tych ludzi była czymś bardzo realnym. Wiedzieli, że ona może przyjść w każdym momencie, dlatego też patrzyli na życie wieczne i robili wszystko, żeby o to życie wieczne zadbać. I dlatego też na przykład budowali coś takiego, jak patrzymy na Bazylikę Mariacką, coś tak pięknego, ponieważ oni wiedzieli, że spokojnie nie muszą widzieć efektu od razu, już tu za życia. Dlatego mogli we wszystkie szczególiki inwestować, ponieważ wiedzieli, że dzieło najprawdopodobniej będą oglądać z tamtej strony i się kompletnie tym nie przejmowali. I dzięki temu spojrzeniu wiecznemu oni mogli robić rzeczy też wielkie, ale też mieli właściwe podejście. I na przykład to widać, to ich podejście do śmierci, kiedy sobie zobaczycie siedmiowieczne nagrobki, gdzie nawet oni, ta idea wspólnoty wychodziła z nagrobków. Oni na nagrobkach nie tyle mówili, kim są i w ogóle zapamiętajcie mnie, ponieważ byłem kimś, ale i oni nawet na nagrobkach prosili, żeby wypisywać rzeczy po to, żeby budować wspólnotę, żeby przypomnieć tym, którzy jeszcze patrzą i żyją, o tym, że życie jest krótkie, żeby nie zmarnowali, żeby żyli autentycznie. I na przykład jak przyjdziecie sobie na nasze krużgamki, tak Państwo zobaczycie, jakie są piękne, to tam jest między innymi jeden z nagrobków, na którym jest pięknie napisane, piękną łaciną, tu quilegis escavermium brevieris. Brzmi to bardzo pięknie, wzniośle, oznacza to nie mniej, nie więcej tylko i ty, który to czytasz, wkrótce w paszczy robaka zawitasz. Takie przypomnienie o tym, że człowieku, żebyś przypadkiem nie zapomniał, a zatem dbamy o życie wieczne. I to jest kilka takich idei w mentalności tych ludzi, od których my się możemy uczyć bardzo dużo. I jeszcze jedna rzecz już bardziej z filozofii, ale to też związane z myśleniem. Mianowicie oni patrzyli na człowieka jako na całość. Mianowicie, że człowiek jest i intelektem, ma intelekt, posługuje się nim, ale również ma wolę, chcenie, które można wychowywać. To jest taka rzecz, której zapomniałem. Mianowicie można wychowywać i dlatego też uparto wolę można nieraz tutaj we właściwy sposób ukierunkować poprzez różnego typu elementy formacyjne, które teraz byśmy nazwali jakimiś elementami przymusu. Ale generalnie chodziło o to, że wolę należy hartować. To jest tak jak trener, który właśnie potrafi wymagać, ponieważ wie o tym, że wymagania będą wpływać później na skutki, na owoce tej działalności. Ale nieraz trener musi zastosować pewien przymus, który sprawia, że delikwent czuje się nawet często uciskany. Ale ten element intelektu i woli dla nich był bardzo ważny, że należy wychowywać nie tylko naszą wiedzę i zdobywać wiedzę, ale również kształtować intelekt. Nie da sobie powiedzieć stop, dość. Stąd też istniała koncepcja ascezy i pokuty, która obecnie też zaniknęła i nieraz, prawda, dla nas jedyną formą pokuty to jest dziesiątka różańca. A któż z nas pamięta o tych wielkich też pokutach i ascezie, o której mówi cała gigantyczna tradycja? A zatem widzicie, jak bardzo ci ludzie w tym czasie, kiedy powstaje Trybunał Inkwizycyjny, jak oni się niezwykle różnią. I teraz tak, inkwizycja pochodzi z łacińskiego słowa inquisitio, inquirere od czasownika, szukać, badać, poszukiwać, analizować, a zatem oznacza to poszukanie, przesłuchanie, badanie, inkwizycją. Ono się pojawia, w ogóle taki pomysł na to, żeby byli specjalni księża, którzy będą badać i analizować, czy wszystko jest dobrze, czy wszystko we wspólnocie dzieje się zgodnie z tym, jak powinno być, czy wiara, pojawia się w wieku XII. Nie bez powodu w wieku XII, ponieważ w wieku XII zaczynają się pojawiać bardzo mocne ruchy heretyckie. Ja wspomnę tylko o dwóch, takich najbardziej wyrazistych. Wszystkie są na terenie Francji, południowej Francji, północnej Italii. To są Katarzy i Waldensi. Dwie grupy. To są ludzie, to jest ważne, żeby też wiedzieć, kim oni byli, ponieważ bardzo często ich się przedstawia w literaturze jako z jednej strony, jako takich prostaczków,
którzy, albo jakichś ludzi kompletnie niewykształconych. Natomiast trzeba wiedzieć o tym, że to były grupy świeckich, w dużej mierze świeckich, oczywiście się zdarzały tam również duchowni, którzy to wyprowadzili pewne prawdy, pewne analizy i też pewne wnioski, przede wszystkim z Pisma Świętego. Są ludzie, którzy znali Pismo Święte, czytali, ale znali nie wersji oficjalnej, zatwierdzonej przez Kościół, czyli wersji łacińskiej, ale w języku wernakularnym, czyli języku przede wszystkim okcytańskim wtedy. Znali bardzo dobrze Pismo i wyciągali niestety różne błędne wnioski, już nie mówiąc o tym, że to wszystko było podlane sosem takiej heterodoksji, pewnego wypaczenia pewnych prawd. I pierwszy to są Katarzy. Pojawiały się około na początku wieku XII, piękna Languedocja i Prowansja. Ich cechą charakterystyczną jest to, że wierzą w istnienie dwóch zasad, albo też niektórzy mówią w istnienie dwóch bogów. Przy czym od razu powiem, jeżeli są tu wśród nas specjaliści od kataryzmu, a w Krakowie mamy kilku, że oczywiście ja tu ze względu na wykład muszę troszeczkę uprościć tę bardzo złożoną doktrynę katarską, ale wierzyli w istnienie dwóch zasad, dwóch bogów. Boga dobrego, który jest odpowiedzialny za to, co duchowe, za to, co niematerialne, to wszystko, co nas raczej czeka po śmierci. I jest drugi Bóg czy zasada, który przede wszystkim jest odpowiedzialny za to wszystko, co materialne, a zatem nawet za nasze ciało, za to wszystko, co nas otacza, które jest dziełem złego. I to jest, od razu usłyszymy tutaj taką wspomnienie manicheizmu, a i rzeczywiście to jest taka manicheizująca herezja, czyli właśnie istnienie dwóch zasad. To jest prosta religia, prosta herezja dla wszystkich, którzy zadają sobie pytania, skąd zło. Katar zastanawiał się, mówił, skoro Bóg jest dobry, a zło jest, w takim razie to zło ktoś musiał stworzyć, a zatem stworzył go ta zasada zła. I tak to w wielkim skrócie wygląda, przy czym, od razu powiem, to może brzmieć dość prymitywnie, ale na przykład kiedy weźmiemy na warsztat ich dziełko, które powstało w ich środowisku, niejakie De Duobus Principis, o dwóch zasadach, to jest majstersztyk teologiczny. Jest tak trudno, że ja myślę, że wielu porządnych profesorów dogmatyki obecnie by sobie z tym nie poradzili i nie bez powodu. Kiedy to dzieło czytało na przykład, czytali teologowie katolicy, to szybciutko albo wracali do książek i siedzieli po bibliotekach, albo wracali na uniwersytet po to, żeby się douczyć. I tutaj też ja często powtarzam moim braciom, nie bez powodu, kiedy dominikanie powstają, to pierwsza rzecz, bo my żeśmy też powstali dzięki heretykom, których Dominik spotykał. Pierwszą rzeczą, jaką Dominik zrobił, to powiedział, drodzy bracia, zanim będziecie siedzieć po kościołach, głosić kazania, rekolekcje, czy robić inne rzeczy, macie wszyscy iść na uniwersytet i się pouczyć. Nie po to, żeby założyć tam duszpasterstwo akademickie, ale po to, żeby zdobyć wiedzę, ponieważ ktoś z tymi ludźmi musi rozmawiać. A wtedy, na początku XIII wieku, Kościół jeszcze nie miał wykształconej armii księży, którzy byliby w stanie rozmawiać i bronić wiary. To dopiero jest XIII wiek, kiedy pojawiały się dostosowane, właściwe dzieła. A zatem Katarzy. I Katarzy, jak konsekwencji, jeżeli odrzucali materię, to odrzucali również sakramenty, które dzieją się za pomocą materii, a bardzo szybko zaczęli również działalność antyklerykalną, co oczywiście musiało spowodować reakcję ze strony Kościoła i wzajemnego niezrozumienia. I to są Katarzy. Druga sekta, grupa heretycy to są Waldensi, od niejakiego Waldo, który później dostał imię Piotr, który powiedział, że uznaje tylko to, co jest w Piśmie Świętym. A zatem tego wszystkiego, czego nie ma w Piśmie Świętym, tego też nie praktykujemy. Bardzo szybko to jest taka sola scriptura, nie bez powodu po kilkuset latach na przykład ruchy protestanckie będą odwoływały się do Waldensów i do Waldo jako swojego prekursora, takiego człowieka, który oparł się tylko na Piśmie Świętym. Oni też bardzo podobnie weszli w mocny antyklerykalizm, ale oczywiście nie byli tak jak Katarzy, nie była to taka sekta manicheizująca, to bardziej byli tacy preprotestanci, byśmy to teraz tak powiedzieli, aczkolwiek to nie jest do końca precyzyjne. I reakcją na pojawienie się tych herezji było to, że pod koniec XII wieku, około roku 1184, papież Lucjusz III
postanawia zobligować wszystkich biskupów do tego, żeby się zajęli w swoich diecezjach sprawą wyłapywania heretyków i nadawania im właściwych pokut. I tak miało być. Tylko że biedni, kiedy się tak pozna kościół XII-wieczny, to się zobaczy, że nawet jeżeli ci biskupi dostali takie zadanie, no to oni nie mieli kim robić i wykonywać tego zadania, więc nie bez powodu w niektórych diecezjach było lepiej, na przykład w Tuluzie, a w innych diecezjach nic się nie działo. Dlatego też w reakcji na to w roku 1231 papież Grzegorz IX postanawia nie odebrać biskupom, bo biskupi mieli cały czas takie prawo, ale postanowił wyznaczyć swoich ludzi, którzy będą robić to, co mieli robić właśnie biskupi, czyli jednać heretyków z Kościołem, bo to jest ważne, co podkreślam, to było główne zadanie i kiedy czyta się dokumenty mianujące inkwizytorów, czy też określające, jaki jest zakres obowiązków, to zawsze się podkreśla jedną rzecz, że inkwizytor jest do głoszenia kazań i do tego, żeby jednać i dawać absolucję heretykom oraz wyznaczyć odpowiednią penitencję, czyli pokutę. Nawet nie sentencję, nie wyrok, ale penitencję, czyli pokutę. I od tego momentu, od tego roku 1231 uznaje się, że zaczynają działać inkwizytorzy. I od razu malutka uwaga. Nie było długo, aż do powstania Inkwizycji Rzymskiej w XVI wieku, czegoś takiego jak Trybunał Inkwizycyjny. Wiem, że to może zabrzmi dość rewolucyjnie, ale rzeczywiście nie było czegoś takiego jak urzędu, czyli jakiegoś domku, który by sobie stał, taki jakiś nasz urząd, gdzie by siedziało 5 pań sekretarek i spisywały wszystkie dokładnie te grzechy. Był inkwizytor wyznaczany, który był człowiekiem instytucją. Tam, gdzie on, tam był trybunał. On sobie organizował zaplecze, zazwyczaj kilka osób. On też organizował w razie jakichkolwiek problemów całą ekipę ekspertów, którzy mieli im w tym pomóc. I teraz od razu powiem, kim i kto zostawał inkwizytorem. Inkwizytorem nie zostawali bracia, młodzi, pobożni tylko zostawali ci, którzy osiągnęli w zakonach i franciszkanów, i dominikanów najwyższe stanowiska. To byli bracia zawsze, którzy wcześniej byli przeorami, prowincjałami i w takich szczeblach kariery zakonnej, to jeżeli ktoś już był prowincjałem, a jeżeli w ogóle został prowincjałem, no to musiał być wcześniej, ukończyć szkołę, mieć zazwyczaj szkoły zagraniczne, uniwersytety, świetnie wykształcony doradca. Jeżeli on przestawał być prowincjałem, wtedy dopiero osiągał szczyt. I to było być zostanie inkwizytorem, ponieważ do prowadzenia spraw byli wyznaczani najbardziej biegli bracia i w teologii, i w doświadczeniu duszpasterskim. Dlaczego? Dlatego, że Kościół bardzo mocno naciskał, żeby też taki inkwizytor reprezentował Kościół. Dlatego też nie mógł się ośmieszyć, wiedząc o tym, że heretycy są bardzo często świetnie wykształceni. A zatem jeżeli jest przesłuchanie, jeżeli jest debata, a najczęściej te procesy, jak pokazuje właśnie to, co powiedziałem na początku, Albert Siecienia, one się toczyły bardzo długo. Miały taką publiczną często otoczkę i to była wymiana argumentów. A zatem inkwizytor musiał mieć ogromną wiedzę, żeby nie tylko wykazać błąd, ale również jeszcze pouczyć wszystkich naokoło. Dlatego też inkwizytorami, to wszyscy historycy, którzy zajmują się inkwizycją, będą potwierdzać, że wszyscy inkwizytorzy, wszyscy, oczywiście jakieś przypadki się zdarzały, ale to była elita. To byli ludzie niezwykle często światli, świętobliwi. Stąd też są inkwizytorzy błogosławieni. Jednym z takich błogosławionych inkwizytorów jest na przykład Piotr z Werony. Piotra z Werony warto zapamiętać. On był dominikaninem, który został zamordowany przez grupę heretyków w roku 1252. Ja tak sobie niedawno czytając coś na temat inkwizycji zobaczyłem, że Piotra z Werony, taki dość prawicowy, konserwatywny portal, umieścił wśród tych złych inkwizytorów, nie wiem dlaczego, ponieważ Piotr z Werony nie tylko, że był wybitną personą, ale on też i nie tylko nie skazał nikogo, jak pokazują źródła, ale po jego śmierci, i to jest też pokazanie jego wielkości, po jego śmierci ta trójka morderców
otrzymała wyroki więzienia, a jeden z nich wstąpił do Dominikanów i przyjął imię Piotra, a nawet w tym momencie jest czczony u nas w naszym zakonie jako błogosławiony. To jest niejaki Carino, Piotr Carino de Balsamo. I on jest błogosławiony XIII-wieczny, więc pokazuje też ogromne takie promieniowanie tego człowieka. To był święty człowiek. Podobnie, i teraz powiem dość kontrowersyjną rzecz, mianowicie Bernard Guy, który został tak przedstawiony i opisany przez Umberta Eco. On ma też, jest błogosławiony, można modlić się za jego wstawiennictwem. I Bernard Guy, który był inkwizytorem przez około 20 lat, prawie 20, no ponad 20 lat nawet, w ciągu tego czasu przeprowadził według badań, między innymi dzięki temu, że Umberto Eco się zajął Bernardem Guy, historycy też musieli szybko zobaczyć, czy Bernard Guy, czy Umberto Eco miał rację w przedstawieniu takim, dlatego Bernard Guy jest najlepiej opracowanym obecnie inkwizytorem i mamy bardzo dokładne, szczegółowe analizy z tego, ile wyroków, ile spraw przeprowadzał i jak wygląda to jego okrucieństwo. I z przeprowadzonych około 4000 spraw w tym czasie mamy potwierdzone, że 41 spraw zakończyło się brakiem wyroku i przekazaniem ramieniu świeckiemu. To oczywiście dla historyka oznacza jedną rzecz, że przekazanie ramieniu świeckiemu to było przekazanie do postępowania świeckiego, cywilnego, które miało swoje kodeksy, a w tych kodeksach zgodnie z prawem za herezję, które były określane jako zbrodnie obrazy majestatu, crimen lese majestatis, były kary przewidziane za zbrodnie obrazy majestatu, czyli zazwyczaj kara śmierci, kara główna. Natomiast ja po to Państwu przedstawiam, nie po to, żeby mówić, a tylko 41, ponieważ każda osoba jest tutaj ważna, ale przede wszystkim w świetle tej takiej bardzo ciemnej legendy, bardzo czarnej, to wygląda troszeczkę inaczej. Te liczby są inne i to są takie fakty, które też Państwo mogą sobie, bo byłem ciekawy, czy nasza polska Wikipedia, jak ona to przedstawia, nasza polska Wikipedia jednak też tutaj idzie za tymi takimi ustaleniami podstawowymi. Teraz, proszę Państwa, wracając do postępowania. Tak widzę, że jest już za dwie ósma. Tak przypuszczałem, że będzie. Więc proszę Państwa, część tego postępowania może króciutko przedstawię, jak wyglądało, ponieważ Pani Ania mi mówi, że jeszcze mogę moment. Składał się z takich elementów. Mianowicie na początku było tak zwane sermo. Sermo, kazanie. Zazwyczaj jakiś posłaniec jechał do danego miasteczka i mówił, że w tym czasie przyjdzie do nas inkwizytor. Przyjmijcie go radośnie, pięknie, to jest miły człowiek. Prosimy o to, żeby przez najbliższe, mamy 30 dni, zazwyczaj to było 30 dni, tak zwany jest ogłoszony czas łaski i każda osoba, która miała jakiś kontakt z herezją, podejrzewa, że może była heretykiem, ale również wie o tym, że ktoś we wspólnocie danym zawinił, przez najbliższe 3 dni niech się zgłosi i prawie automatycznie zostanie jej nadana pokuta. To był tak zwany czas łaski, nawet za bardzo poważny. Mamy z tego okresu czasu łaski świadectwa, że zgłaszali się heretycy, którzy przez 20 lat byli kapłanami w sekcie katarskiej i otrzymywali, ponieważ byli publicznymi heretykami, publicznymi grzesznikami, dostawali pokutę publiczną, często bardzo poważną, jak na przykład rok chodzenia w takim specjalnym ubraniu, uczestniczenia w modlitwach, ale też dostawali natychmiastowo dokument, który sprawiał, że jeżeli ktokolwiek by podniósł na niego rękę albo by go źle potraktował, liczyłby się z konsekwencjami, ponieważ dostawał od razu dokument, że jest pokutnikiem i ma być szanowany jak pokutnik, a pokutnicy cieszyli się dużym, bardzo dużym poważaniem. A zatem sermo, kazanie i następnie czas łaski. Po tym czasie, przez te 30 dni, po tym czasie rozpoczynało się dalsze analizowanie spraw. I do tego, po tych 30 dniach dopiero przyjeżdżał inkwizytor właściwy, główny, który otrzymywał tylko sprawy najtrudniejsze. Natomiast większość spraw była załatwiana bezpośrednio przez pomocników. Były specjalne
księgi, tary, takie taryfy zadane przestępstwa. Było się, natomiast sprawy kontrowersyjne, sprawy trudne były przekazywane do inkwizytora, który od tego momentu zajmował się delikwentem. Taka osoba zazwyczaj dochodziła na przesłuchania i wyjaśniała swoje stanowisko. Jak to wyglądało? Jeżeli na przykład osoba, to było zazwyczaj w przypadkach, kiedy osoba nie przyznawała się do zarzucanych win. Jeżeli natomiast było dwóch świadków, to jest bardzo ciekawe też, jeżeli być może są wśród nas historycy prawa, to wiedzą, jak wygląda w ogóle historia procesu i postępowania procesowego w tym czasie. Już samo postępowanie, które jest bardzo mocno skodyfikowane. Inkwizytor nie mógł sobie tak o po prostu wymyślać, tylko wszystko miał bardzo dokładnie opisane i bardzo dokładne postępowanie. Jeżeli miał dwóch świadków, którzy potwierdzali, wtedy też taka osoba musiała się naprawdę obronić, wykazać, że albo oni nie mają racji, albo raczej, jeżeli było dwóch świadków niezależnych i wiarygodnych, raczej musiała się przyznać i przyjąć pokutę. Ponieważ głównym celem całego postępowania inkwizycyjnego nie było ukaranie dla samego ukarania, ale było przywrócenie osoby. To warto o tym pamiętać, ponieważ ci ludzie tak myśleli. Inkwizytor nie miał na celu jakoś wyżyć się na tym biednym heretyku, ale jego głównym celem było i największym zwycięstwem było przywrócenie tego człowieka w wspólnocie. I w czasie tego postępowania, teraz ważna rzecz jest taka, jeżeli taka osoba mogła za każdym razem, to już jest postępowanie w wieku XIV wypracowane mocno, jeżeli taka osoba uważała, że jednak ten inkwizytor nie ma wystarczających kompetencji, inkwizytor musiał powołać biegłych teologów, którzy przybywali i dyskutowali. I u nas ten kazus Alberta Sieczenia jest bardzo mocny, kiedy przez 10 lat właśnie ci cała plejada teologów krakowskich uczestniczy i rozmawia z tym naszym oskarżonym o herezję. Natomiast pojawiło się również coś takiego, bo tego tematu też nie możemy uniknąć, w roku 1252 bullą ad extirpanda papieża Innocentego IV, również sprawa, ładnie się to nazywa, ćwiczenia cielesne, a chodzi tutaj oczywiście o tortury, które były stosowane w całym postępowaniu świeckim. Przy czym od razu powiem, najnowsze te badania nad torturami pokazują, że bardzo rzadko się do nich odwoływano. To jest te badania pana Pawła Krasa, dobrze to pokazują. Natomiast nawet jak były, początkowo papież zakazał uczestniczenia inkwizytorom i duchownym w tych ćwiczeniach cielesnych, że taki eufemizm użyję. Natomiast już po kilku latach, w 1962, papież nakazuje duchownym uczestniczenie w tych torturach, ponieważ zdarzały się zbyt duże nadużycia. Mianowicie, że osoba poddawana w Trybunale Inkwizycyjnym nie mogła być okaleczona w żaden sposób. Nie mogło być żadnego upływu krwi. Natomiast niestety zdarzały się przypadki, że oskarżony w taki dziwny sposób powracał z powrotem do Trybunału. A zatem później bardzo mocno dbano o to, jeżeli w ogóle, o to, żeby byli przy tym obecni duchowni, przy czym, i to jest osobna kwestia, bo to jest gigantyczny temat, mianowicie jak wyglądały te tortury, nam się zazwyczaj one się kojarzą z jedną tylko formą, która jest przedstawiana w muzeach tortur, natomiast ona jest o wiele bardziej złożona, tam były wiele etapów i najczęściej do tego ostatniego, czyli do tortur właściwych nie dochodziło 80% osób. Tylko gdzieś po drodze owi heretycy przypominali sobie pewne rzeczy i powracali i generalnie proces toczył się tak, jak inkwizytor chciał. I później po tym wszystkim, proszę Państwa, było już wyznaczanie kar na oficjalnym takim zebraniu. Wszystkie kary były poczynając od kar pokutnych, czyli chodzenie do kościoła, kończąc na bardzo poważnych karach, jak na przykład konfiskata dóbr, czy jedna z najgorszych, pielgrzymka. Przy czym oczywiście pielgrzymkę trzeba było sobie samemu sfinansować do Santiago de Compostela albo Ziemi Świętej i innych. Przy czym takie pielgrzymki w XIII, XIV, XV wieku, mogą sobie Państwo wyobrazić, nie były najbardziej bezpieczne i często kończyły się tym, że taka osoba zostawała pielgrzymem na wieki, już gdzieś tam po drodze. Dlatego wszyscy unikali, modlili się, żeby nie dostać pielgrzymki. Natomiast najgorszą
karą, jaka mogła być przewidziana, jaka była przewidziana w Trybunale Inkwizycyjnym, to był brak kary. Jeżeli ktoś nie przyznawał się, pomimo świadków, pomimo dowodów, ciągle uważał, że nie, albo z drugiej strony był recydywistą, wtedy też Trybunał odstępował od wyznaczenia jakiejkolwiek pokuty i mówił w ten sposób, że my nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. Nie, ponieważ taka osoba, jeżeli tam nie chodziło, to też ważna rzecz w odróżnieniu na przykład od naszego dzisiejszego systemu penitencjarnego, że u nas można komuś nadać karę, a ta osoba uważa, że jest niewinna i w ogóle później, dlatego ten system cały nie działa obecnie, ponieważ nie ma żadnej takiej naprawy. Natomiast tam, jeżeli osoba nie przyznawała się i nie chciała przyjąć kary, to oni widzieli, że to jest bez sensu dawanie jej jakiejkolwiek kary, jeżeli ta osoba się nie nawraca. To jest fikcja zewnętrzna. Dlatego odstępowano i przekazywano sprawę do Trybunału Świeckiego, w który to Trybunał Świecki nie miał już żadnych problemów, ponieważ postępowanie w Trybunale Świeckim wyglądało, było prostsze, mniej zagmatwane, nie było tam tych teologów, którzy modzą i pytają i zadają pytania, tylko można było spokojnie od razu przeczytać, że heretyk, dokładnie zgodnie z kodeksem Justyniana VI wieku, za herezję mamy spalenie na stosie, dziękujemy bardzo. I tak to jest, a zatem nie mówię tego, proszę Państwa, po to, żeby powiedzieć, że tak naprawdę de facto, tak de jure, bo rzeczywiście de jure, czyli prawnie, trybunały nikogo nie skazały. Natomiast de facto przekazanie Trybunałowi Świeckiemu, który mógłby, i to jest też ważna rzecz, że Trybunał Świecki mógłby zabrać się za heretyka w ogóle omijając sprawę kościelnego sądu, ponieważ zgodnie z prawem świeckim było jak najbardziej przewidziane za herezję, natomiast przez to, że urzędy w tym czasie i w ogóle system Kościół, państwo był bardzo mocno ze sobą związane, generalnie Trybunał Świecki zrzekał się na jakiś czas swoich prerogatyw. Oni się zajmowali herezją, sąd kościelny. Natomiast sąd świecki mógł w każdym momencie podjąć taką sprawę. Dlatego też pierwsze wszystkie wyroki w wieku XI, XII, nawet XIII za Fryderyka II to były najpierw przede wszystkim wyroki w sądach świeckich i o tym się coraz częściej teraz mówi wśród historyków, że Grzegorz IX trochę ambicjonalny, ponieważ dlaczego Fryderyk II zajmuje się moją sprawą, czyli sprawą duszy i wiary, przecież on się kompletnie na tym nie zna. Inna sprawa, że Fryderyk był całkiem biegłym człowiekiem, ale generalnie dlaczego? I dlatego Grzegorz IX postanowił powołać coś, co odbierze sądom świeckim właśnie sprawy wiary, in causa fidei. Natomiast na początku sądy świeckie się tym jak najbardziej zajmowały. A zatem brak wyroku był największą karą, jaką można było otrzymać w Trybunale. I na koniec ważna rzecz, tak żeby Państwo zapamiętali, ponieważ ja to też często podkreślam, w średniowieczu nie zajmowano się czarami i czarownicami. Nikt nie zajmował się do tego stopnia, proszę Państwa, że w wieku XIII, jeżeli ktoś uważałby na przykład, że może latać na miotle czy robić inne rzeczy, był uznawany za szaleńca i nawet mógł być oskarżony o herezję. Natomiast w wieku XVI to się całkowicie zmieniło i odwróciło. Natomiast w średniowieczu czarownicami nikt się nie zajmował, ponieważ czary nie były uznawane za herezję. Natomiast w Trybunale Inkwizycyjnym można się było zajmować tylko herezją. Dlatego też dopiero kiedy pod koniec wieku XV zmieniła się kategoria prawna czarów, dopiero wtedy rozpoczęły się sprawy w ogóle czarownic. Dlatego w średniowiecze, niestety, wiem, że to jest też taki mit, który można, nikt się paniami od pajęczyn i innych rzeczy nie zajmował. I jeszcze jedna rzecz, która jest najbardziej, największe skomplikowanie robi, mianowicie to jest to, że równocześnie w średniowieczu i w epoce nowożytnej istniały dwa rodzaje trybunałów. Trybunałów czy inkwizytorów. Istniała oficjalna inkwizycja papieska, która miała prawo,
kodeksy, przepisy, teologów, biegłych, cały bieg, tutaj wszystko się pięknie odbywało i równocześnie istniały coś takiego jak samosądy na wioskach, tak zwaną inkwizycja rustica, czyli wiejska, taka ludowa, gdzie na czele stał jakiś ówczesny sołtys, jakiś mniej lub bardziej rozgarnięty pleban, który na własną rękę postanowił przyspieszyć bieg działań kościelnych i sam zajmował się tymi sprawami. Proszę Państwa, to jest o tyle problem, że trybunały samozwańcze i samosądy były ścigane przez inkwizytorów papieskich. Ale niestety w tym momencie historyk, jeżeli siada nad takim problemem, to musi sobie zadać pierwsze pytanie, czy to, z czym się zajmuje, to jest inkwizycja papieska, czy to są samosądy. Bo samosądy są szalone. Całe szaleństwo wieku XVI i XVII i polowania na czarownice, to jest, proszę Państwa, to są samosądy. Niestety trybunały i przede wszystkim urząd inkwizytorski, on obrósł taką ilością praw, że w pewnym momencie stał się nie do końca wydolnym. On bardzo piękny był, wszystko pięknie spisane, ale równocześnie na obrzeżach działy się szalone rzeczy samozwańczych inkwizytorów, stróżów moralności i innych rzeczy. I dlatego historyk musi to wszystko porozdzielać, ponieważ pytanie zawsze, o czym mówimy? Czy o oficjalnej inkwizycji, czy inkwizycji samozwańczej, ludowej? A tych problemów jest, proszę Państwa, bardzo dużo, ponieważ jeszcze historyk staje przed problemem inkwizycji hiszpańskiej, inkwizycji rzymskiej, a jeszcze całkiem inaczej w Portugalii to wszystko wyglądało. Inaczej wyglądało to w XIII wieku, inaczej w wieku XVIII, kiedy były zamykane trybunały, no to ludzie się buntowali, ponieważ uważali, że oto tracą jedyny obiektywny organ, w którym mogą rzeczywiście być wysłuchani i otrzymać właściwy też właściwy wyrok, ponieważ wierzyły w to, że tutaj mogą znaleźć sprawiedliwość. Niezwykle skomplikowana rzecz i na tym, proszę Państwa, też skończę, że jeżeli będziecie Państwo rozmawiać na temat inkwizycji, to warto zawsze, i ktoś ma bardzo jasne spojrzenie, zła, dobra, wspaniała. Na przykład nieraz już miałem okazję być na różnych konferencjach, gdzie na przykład ktoś podchodzi do mnie i mówi: ojcze Tomaszu, a inkwizycja to była wspaniała rzecz. Ja mówię, no to bardziej skomplikowane, złożone. Mówi, nie, nie, ojcze, ponieważ ludzie, to miał ogromny taki aspekt socjotwórczy. Mówię, socjotwórczy? Mówię, no dobrze, o co chodzi? Ponieważ ludzie wieczorami, zamiast siedzieć po karczmach, spotykali się przy płonącym stosie, śpiewali, radowali się, budowali wspólnotę. Wspaniałe to, no, to jest oczywiście coś, no mógłbym to samo dzisiaj powtórzyć, że zamiast Państwo siedzieć przed telewizorami, no to się spotykają tutaj przy dominikaninie, który być może zostałby inkwizytorem, gdyby żył kilkaset lat wcześniej. Że, proszę Państwa, to jest bardzo trudny problem. I jak będziecie Państwo rozmawiać, to mówcie, to jest wszystko bardzo, bardzo skomplikowane. I to nie jest takie, ja to nie daję Państwu po to, żeby tak się mignąć od odpowiedzi, ale naprawdę to jest niezwykle skomplikowana sprawa. I jeżeli, tak jak Jan Paweł II powiedział, jeżeli miały miejsce nadużycie, to one wynikały nie z chrześcijańskich korzeni, ale ze sprzeniewierzenia się chrześcijańskim korzeniom. Ponieważ tak jak widzicie, pewien ideał tego, czyli próba naprawienia, przywrócenia sobie wspólnoty, była pięknym ideałem, z którym się gdzieś zgadzamy. Oczywiście pojawia się dodatkowa kwestia wolności sumienia, wolności religijnej, która jest teraz współcześnie, ale rzeczywiście z realizacją mogło wyglądać różnie. Ale tak jak pokazują badania, nie wyglądało na pewno w ten sposób, jak przedstawiają to literaci czy artyści we współczesnych różnych wytworach. Więc bardzo dziękuję Państwu i przepraszam za przedłużenie.